Mega wiarygodność to jest 5 elementów, które budują ciebie jako eksperta. Te 5 elementów to, pierwsze, to jest twój ton głosu. Ton głosu, który masz przez telefon. Ton głosu, emocje, jakie ten głos przenosi. Barwa. Barwa twojego głosu. Klient was nie widzi. Kiedy ja byłem doradcą biznesowym i jeździłem po klientach, to mnie widział. Mogłem się ubrać ładnie, mogłem sobie wziąć teczkę, laptopa, tableta, ubrać jakieś gadżety, zegarek, słuchawkę Bluetooth, ładne spodnie, ładny garnitur, buty wypastowane i już budowałem swoją pozycję, samym wizerunkiem. Natomiast przez telefon nie macie takiej możliwości. Wy budujecie swoją pozycję tylko i wyłącznie głosem, modulacją tego głosu, emocjami, które przynosicie, barwą, szybkością mówienia, słowami, które wypowiadacie. On nie widzi was. Często jemu się wydaje, że po drugiej stronie siedzi człowiek w garniturze. To jest inna sprawa. Tak mu się wydaje. Gdyby wiedział, że siedzi człowiek w krótkich spodenkach, w koszulce na nawiączkach, upocony, zmęczony, może nie olewający jego, ale siedzący, wiecie, w ten sposób, tak? I rozmawiający sobie z nim, tu sobie popija jakieś kole, tu się drapie pod pachami i tak dalej. Jakby to wiedział, to pewnie by nie kupił. Ale nie wie. I twój głos załatwia cały temat. Budujesz w jego oczach taką pozycję, jaką masz ochotę. To jest pierwszy element. Element drugi. To jest firma, którą reprezentujesz. To jest element twojej wiarygodności. Firma, którą reprezentujesz. Jeśli dzwonisz z firmy Krzak, to masz niższą wiarygodność, niż jakbyś dzwonił z firmy, która ma bardzo dobrą pozycję na rynku. A Play ma bardzo dobrą pozycję na rynku. Jest bardzo rozpoznawalną marką i ma bardzo pozytywny wizerunek wśród szczególnie młodych ludzi, ale nie tylko, wśród społeczeństwa. Orange się przejada, Orange ma pozycję teraz trochę oszusta. Oszusta, który przedłuża klientom umowy, sam niepytany. Oszusta, który zmienia warunki, który dyma starych klientów, który nowym daje lepsze warunki niż starym i wy doskonale o tym wiecie. Orange ma pozycję spadkową. Ich wizerunek traci w oczach społeczeństwa. Play rośnie. Play zaangażował świetnych ludzi do swoich reklam, Play jest innowacyjny, Play wprowadza jako pierwszy zawsze jakieś nowe oferty, Play nadaje trend, nadaje ton rynkowi i wszyscy inni się dopasowują do tego. Play ma dobrą pozycję, więc tu macie zajebisty, silny punkt. Numer 3. Twoje świadectwa, które masz. Świadectwa. Czyli na przykład dowód społeczny. Możesz się opierać na dowodzie społecznym. Proszę pana, 7 na 10 klientów przynosi numer do Play. Proszę pana, Play jest najczęściej wybieraną siecią w Polsce. Dowód społeczny, skoro większość tak robi, to znaczy, że to jest dobre. Tak ludzie do tego podchodzą. To nie zawsze musi być prawdą, ale tak jest. I ty to wykorzystuj. Dowód społeczny, proszę pana, jest pan moim 60, 90, 453 klientem, który skorzystał z mojej propozycji. Proszę pana, mam 450 zadowolonych klientów. To nie jest przypadek. Mogę panu podać numery, niech pan sobie zadzwoni i niech pan sprawdzi. Oczywiście klient nie będzie chciał tych numerów, ale sam fakt tego, że ty w taki pewny sposób o tym mówisz, to już zasugeruje mu, o kurde, gość nie ściemnia. Gość naprawdę ma tych 450 klientów, jest gotowy dać mi numery, żebym zadzwonił. A nawet jeśli będzie chciał numer i będzie chciał zadzwonić, to daj mu ten numer. Daj mu numer do jakiegoś klienta i sprawdź, co się stanie. Zrobiłeś tak? I sprawdź, co się stanie. Albo daj do, no tak, ale daj do normalnego klienta. Jak tamten klient wtedy naprawdę ci powie, no bardzo kompetentna, fajna pani, bardzo fajny pan, to zobaczysz, jak ty wtedy urośniesz, bo sam usłyszysz, że twój klient jest z ciebie dumny. Dalej. Prezentacja oferty, to jest element numer 4, przepraszam. Prezentacja oferty. Jeśli jest dobrze przeprowadzona, jeśli profesjonalna, to już jest połowa sukcesu. Bo klient kupuje twoją ofertę podczas jej prezentacji. On wtedy podejmuje decyzję o zakupie, przy prezentacji twojej oferty. On nie podejmuje decyzji o zakupie wcześniej, na dzień dobry, jak z tobą połączył się. I nie podejmuje decyzji w momencie, jak go przyciskasz i zamykasz sprzedaż, bo on już wtedy wie, że tą ofertę chce albo nie chce. On podejmuje decyzję wtedy, kiedy mu ją przedstawiasz, kiedy ona mu się nabudowuje w głowie, kiedy sobie układa te argumenty, kiedy widzi te korzyści, te wizualizacje. On już wtedy podejmuje decyzję. Mówi sobie, ok, fajna oferta. I już na poziomie emocjonalnym podjął decyzję, że chce. Teraz jeszcze musisz przekonać jego racjonalny mózg. Umysł, racjonalny. Czyli prezentacja oferty. I produkt.
Twoją wiarygodność buduje twój produkt, czy jest dobry, czy jest słaby. Ty masz to szczęście, że masz zajebisty produkt. Nie to, co Orange. Masz zajebisty produkt, masz świetne ceny telefonów, masz w ręku to, co naprawdę się sprzedaje jak świeże bułeczki. Masz produkt, który polecają gwiazdy, celebryci. Masz produkt, którego korzystają ogromne ilości młodych ludzi. Z pewnością masz produkt, który sam używasz. Ilu z was ma Playa? Ci, którzy nie mają, już wiecie, do kogo trzeba zadzwonić, tak? Produkt. To jest kolejny, piąty element twojej mega wiarygodności. Te pięć elementów masz, po prostu zacznij je wykorzystywać. Masz je jako asy w rękawie.